Spróbujmy, co się stanie, jak zaciągnę ręczny. No niestety. Przygiąłem pałę. Chciałem was przywitać tym razem z toru Słomczyn, gdzie Toyota zaprosiła mnie, żebym mógł przetestować auto, na które tak wszyscy długo czekaliśmy. Wszyscy mianowicie fani imprezy i Lancera z lat 90. Wracam na tor, trochę pod prąd. Jeżdżę Yarisem Gazu Racing, który ma dosłownie kilka wspólnych elementów ze zwykłym Yarisem. Jest godzina 12:30. Mam mniej więcej godzinę, żeby się wyszaleć na torze tym małym, kieszonkowym pociskiem rakietowym. No i powiem wam szczerze, pierwsze wrażenia, no po prostu wow! Zaczynając od hamulca, rzadko kto zwraca na to uwagę w pierwszym momencie, ale wydajność hamulca, który kryje się w tej 18-calowej feldze, jest bomba. Hamulce większe niż w dużo mocniejszej Suprze. Ja przypominam, że to auto napędza dość skromny silnik, bo to jest 1.6 turbo, trzycylindrowy silniczek, który produkuje tutaj, uwaga, 261 koni i 360 Nm. Ależ mi uciekł pięknie tył na tym zakręcie. Świetny balans auta, wspaniała przyczepność, aż nie do wiary, co te szpery tutaj potrafią zrobić z tym autem w zakręcie, jaką wspaniale wgryza się w drogę. Samochód w opcjonalnym pakiecie torowym, to jest pakiet sport, w tym wypadku wychodzi na oponie Michelin Pilot Sport 4S. Świetne warunki, żeby sprawdzić, jak tym autem się jeździ. No i to, co angażuje w jazdę w ogromnym stopniu w tym samochodzie, to manualna skrzynia biegów. Och, udało się zrobić międzygaz. Zobaczymy, co się stanie na wyjściu z zakrętu. Teraz troszeczkę poszedł pod sterownię. Jeżdżę w trybie sport, który 70% napędu przekazuje na tylne koła, ale tryby jazdy mam trzy. Tryb normalny, gdzie 60% jest na przód, 40% momentu na tył. Tryb sport, gdzie aż 70% momentu ląduje na tylnej osi. I tryb track 50-50. Gdzie najbardziej efektywnie pojedziecie po torze i prawdopodobnie zrobicie najlepszy czas. Przynajmniej ja mam takie wrażenia. Ewidentnie czuć różnicę między trybami. Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa, bardzo mechaniczna, fajnie zestopniowana. Wow, wyobraźcie sobie, że to małe pudełeczko rozpędza się do 230 km na godzinę. Skrzynia biegów wyposażona jest w funkcję międzygazów. Wystarczy wcisnąć guzik IMT na konsoli centralnej. Ja akurat teraz z tego korzystam, bo na tym torze co chwilę mam jakiś zakręt. Mimo że pedały są tak ustawione, że da się samemu zrobić międzygaz, ale no, musiałbym z tym autem spędzić więcej czasu i umieć tańczyć na pedałach, co najmniej jak Walter Roll. Świetna skrzynia biegów, świetna zabawa za kierownicą tego małego autka. No chyba największe wrażenie robi sposób, w jaki ono łamie się zakręty, jak skręca te wszystkie systemy. O, teraz uciekł tył, musiałem trochę skontrować. To, że to auto jest tak kompaktowe, super lekkie jak na dzisiejsze czasy, bo wyobraźcie sobie, że ten samochód waży 1280 kg, czyli mniej więcej tyle, co ważyły Subaru Imprezy GT w latach 90. Tyle, co ważył Lancer, chyba Evo 3, bo Lancer był troszeczkę zawsze cięższy. A propos imprezy, tak samo tutaj, drzwi otwierają się bez ramek. No, stylowa tego samochodu jest zgoła inna od Yarisów, które widzimy na ulicach. Jest kilka dosłownie elementów, jest wspólnych. Światła, lusterka i bodajże antena na dachu. Reszta jest całkiem inna, samochód jest dłuższy. Samochód jest szerszy, jest niższy zdecydowanie, bo akurat w linii dachu jest niższy o 10 cm. Pozycja za kierownicą całkiem niezła. Co prawda ja przy wzroście 187 w kasku dotykam do sufitu, mam tu dosyć mało miejsca, ale poza tym auto daje niesamowity fan z jazdy.
kto produkuje dzisiaj takie samochody? To jest najbardziej niesamowite, że jak pojawił się Yaris, zawrzało wśród entuzjastów w internecie, bo wszystkim przyszła na myśl impreza z lat 90. czy Lancer Evo 6. Tym autem podobnie się jeździ do tych Herosów, które się produkowało często w celach homologacyjnych ponad 20 lat temu. Z Yarisem jest dzisiaj troszeczkę odwrotnie. Yaris nie jest tak zwanym homologation specialem, ale jest autem zbudowanym przez team Tomiego Makidena, specjalnie dla Toyoty, który jest szefem WRC, po to, żeby w drogowych warunkach ten samochód dawał jak najwięcej frajdy z jazdy. Minęło już kilka dobrych tygodni od czasu, kiedy jeździłem Yarisem po torze w Słomczynie, ale zależało mi, żeby w tym materiale opowiedzieć Wam też, jak się tym samochodem jeździ na co dzień i jak się z nim żyje, bo spędziłem z nim dosłownie tydzień. Przyjechałem nawet tutaj 200 km od Warszawy w okolice Sandomierza w poszukiwaniu śniegu, deszczu. No niestety nie udało się, mimo że mamy połowę stycznia, bo to są właśnie warunki, które preferuje Yaris, ale nie jest źle. Zobaczcie, wszędzie tam, gdzie jest trochę błotka, trochę kurzu, to oznacza w tym samochodzie jedno, mianowicie świetną zabawę. Jakie są różnice względem samochodu, którym jeździłem po torze, już Wam pokazuję. No przede wszystkim zmienił nam się kolor na taki czarny, bandycki, natomiast nadal mamy poszerzone body, nadal mamy dodatkowy pakiet torowy, w skład którego wchodzą no przede wszystkim szpery, to jest najważniejsze, ale też lżejsze koła, ja Wam je pokażę, z bardziej agresywnym zawieszeniem, z czerwonymi zaciskami. Przypominam, że ta tarcza jest większa niż tarcza w Toyocie Suprze, z przodu ma 14 cali, no i mam zimowe opony. Na to, że jeździłem na letnich, teraz mam Micheliny Pilot Alpin piątki, tak, na wszelki wypadek. Aktualnie temperatura to minus 1 stopień, no i zdążyłem to auto trochę utytłać, no ale no, przy takim charakterze auta, no jak ten samochód ma wyglądać? Przecież widać, że on jest zadowolony, ucieszony i uradowany, dlatego że zabrałem go na wąskie, wiejskie drogi. Jak się tym autem jeździ poza torem? I to jest właśnie najgorsze, że poza torem jeździ się nim praktycznie tak samo jak na torze, bo ciężko się powstrzymać, żeby tym samochodem nie dzikować, nie szaleć i nie wariować. Za każdym razem, jak wsiadam, zanim nawet wsiądę, przebieram już nogami, wstępuje we mnie trochę Tomi Makinen. Szkoda, że co najmniej 30 razy gorszy, więc niech Was to nie zwiedzie. Niemniej, pierwsza rzecz, którą zawsze robię, jak wsiadam, wyłączam system, który pilnuje, żebym nie wyjechał spoza pasa na drodze, bo to co chwilę pika w ogóle. Ustalmy, że taki system w takim samochodzie w ogóle się znalazł. Przełączam auto w tryb track bądź sport. Przypominam, że te tryby nie wpływają na pracę układu kierowniczego, na pracę zawieszenia, także one mają tylko i wyłącznie za zadanie podzielić w odpowiedni sposób moment obrotowy. Ta charakterystyka w trybie normalnym jest dla mnie za bardzo trochę jak dla auta przednionapędowego, więc wolę jeździć w track, gdzie moment się rozkłada 50-50. No i czasami jak człowiek chce troszeczkę poszaleć, a chce się w tym samochodzie szaleć, to włącza się tryb sport, gdzie większość momentu trafia na tył. No powiem Wam, że w ogóle tym autem się trochę inaczej jeździ, bo nie jeździ, przynajmniej ja nim nie jeżdżę normalnie. Jadąc tym samochodem po wąskich drogach, szukam jakichś placyków, szukam zakurzonych elementów dróg, szukam trochę błotka, szukam co chwilę miejsc, gdzie mógłbym się pobawić. Także cały czas mam taki alert, takie poczucie, że o, tu fajnie by było gdzieś pociągnąć za ręcznik. Samochód ma sporo udogodnień, których bym się nie spodziewał po tak wyczynowym aucie, no. Klimatyzacja, no niby oczywiste, jest. Podgrzewane siedzenia, ale dwustopniowo, super fajnie. Korzystam, jest zima, jest zimno, przydaje mi się. Nawet jest podgrzewana kierownica, ta skórzana, przeszyta czerwoną nicią kierownica może być podgrzewana.
I wyobraźcie sobie coś, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym aucie, to zdecydowanie aktywny tempomat. Aktywny tempomat, w którym możecie ustawiać odległość do poprzedzającego Was samochodu, który zwalnia, który sam przyspiesza. Więc jest kilka takich rzeczy, które ułatwiają życie na co dzień. Ten fotel, o nim będzie jeszcze mowa, bo będę zmuszony go trochę skrytykować. Jest wygodnym fotelem, w ogóle nie męczy w trasę, trzyma nawet nieźle na boki, ale pod kątem wygody i komfortu jest naprawdę w porządku. No i do tego dochodzi jeszcze Apple CarPlay. Więc po co Wam nawigacja z tego drugiego pakietu, skoro tutaj się połączycie Androidem czy telefonem, macie wszystko elegancko wyświetlone na centralnym wyświetlaczu. Jak go pierwszy raz zobaczyłem, to mówię, Boże kochany, ZX Spectrum czy stary Atari, ale okazuje się, że nie jest taki zły, można się do niego przyzwyczaić, rzeczywiście wystaje tutaj chamsko z deski, natomiast nie przerażajcie się tym, jest naprawdę ok. Problemy są gdzie indziej, ale o tym za chwilę jeszcze wspomnę. Ach, te wąskie drogi wśród wąwozów. Wystarczyłoby mi tu spokojnie 150 koni i z 200 Nm zakręt, rozsypane trochę płota. O Jezus, szybka kontra. Gaz, jak wspaniale zestopniowana jest ta skrzynia. Cały czas jesteście na puście. Nie ma jakichś przymułek. Silnik świetnie reaguje na gaz. 100% fanu, po prostu 100% fanu w takim aucie, to już najsłabszym elementem, najsłabszym ogniwem jestem ja. Na tego typu drogach urzeka też kompaktowość tego auta, jego lekkość, jego zwinność, ale też surowość, analogowość, jego techniczny majstersztyk. Wyobraźcie sobie, że z samochodów, którymi jeździłem ostatnio, widzę pewne analogie. Przypomina mi Lancie, Deltę, Integrale, Evo, legendę z połowy lat 90. Bardzo podobne rozmiary, tam są różnice dosłownie kilku centymetrów. W Lancie udało się upchnąć jeszcze tylne drzwi tutaj, żeby rozróżnić tego Yarisa od zwykłego mieszczucha. Mamy wersję trzydrzwiową, także myślę, że bardzo dobre skojarzenie. Lancia Delta Evo, legenda, również czteronapędowa, również mała rajdówka, mała wściekaczka, która chce się wciskać w każdą możliwą szparę, czy to w mieście, czy na tak wąskich drogach. Największe ryzyko w tym samochodzie, przykro mi to stwierdzić, ale moja odpowiedzialność za kierownicą tego auta ląduje gdzieś w śmietniku. Jeżeli stracę w nim prawo jazdy, wcale się nie zdziwię. Ale on po prostu mnie kusi, zachęca do takiej szybkiej, dynamicznej, agresywnej jazdy. Wow. Oprócz tych wszystkich zachwytów, czego mi zabrakło, żeby to był samochód kompletny, pięciogwiazdkowy? Już Wam mówię. Nie poczułem tego do końca na torze, mimo że jechałem w kasku, no ale emocje, godzina jazdy, jednak pozycja za kierownicą, no po prostu mi nie odpowiada. Przy moim wzroście siedzi się zdecydowanie za wysoko. Już Wam mówię, z czego to wynika. Ogromnym problemem, widziałem na vlogu Roberta z firmy Apex, która wypożycza auta na Nürburgring. Ogromnym problemem tego fotela jest mocowanie, które jest 9 cm nad podłogą, plus sam fotel, jego podstawa jest dosyć wysoka, co sprawia, że ja praktycznie dotykam głową do sufitu. Owszem, zmieściłem się tutaj w kasku, ale po kilku dniach widzę, że faktycznie ta pozycja jest niedobra. Wolałbym siedzieć o wiele niżej w tym samochodzie, co najmniej te 10 cm. Plus sam fotel mógłby być bardziej agresywny, nawet do jazdy na co dzień. Ten jest wygodny, miękki, to jest pewien kompromis. Ja bym oczekiwał tu, nie wiem, może jeszcze jakiejś wyższej wersji z większą
agresją. Do tego kolejna rzecz, która utrudnia jazdę tym samochodem, jest przeogromne lusterko, dosłownie dwa razy większe niż w Mini Cooperze, do którego się przesiadałem z Yarisa, które mi przynajmniej zasłania ogromną część szyby. Myślę, że jestem jedyną zwariowaną osobą, która jeździ z totalnie odkręconym lusterkiem w Yarisie. O. Tak sobie można poprawić humor, jeżeli jest się niezadowolonym z lusterka i z pozycji za kierownicą. Lusterko zasłania mi na tyle szybę, że powiem wam, stało się to dosyć dużym problemem. I przez to, że wysoko siedzę, widoczność mam mniej więcej jak w superkarach typu Lamborghini Aventador, że dosłownie muszę stawać 3-4 metry przed przejściem dla pieszych, przed światłami, żeby widzieć, jakie jest światło. Więc z lusterka wstecznego nie korzystam w ogóle. Jest odwrócone na bok w ten sposób, żebym mógł widzieć jak najwięcej. Najchętniej to, szczerze mówiąc, bym je zdemontował. I to są te dwie rzeczy, które mogę mu zarzucić na ten moment, które tak naprawdę są do poprawy. Poza tym to auto jest po prostu genialne. Czy na torze, czy poza torem, w życiu codziennym. Wow, jestem pod ogromnym wrażeniem. Brawo Toyota. Wydawałoby się, że to są ogromne pieniądze za tak mały samochód, ale tyle, co dostaniecie tutaj w mechanice, w napędach, w silniku, w skrzyni, w zawieszeniu, to jest po prostu warte każdych pieniędzy. Dziękuję wam uprzejmie, że obejrzeliście. Widzimy się przy jakimś innym ciekawym samochodzie. Sayonara.